pokaż swój niepowtarzalny styl. Radka radzi tobie dobrze w tym. Miej styl supermodny, supermodny, masz styl supermodny. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym moim filmie. Dzisiaj zapraszam na strój dnia ze spotkania. Za chwilę, za około pół godziny mam spotkanie, na które właśnie lecę. I chciałam Wam powiedzieć, co dzisiaj mam na sobie. No więc dzisiejszy zestaw jest taki, żeby łączył mnie, no, żeby wyrażał mnie, ale również, żeby był trochę stonowany. No bo jednak idę na spotkanie i wiecie, nie mogę sobie pierdzielnąć takiej wielkiej brochy w kształcie ust albo homara, żeby wszyscy, którzy będą na spotkaniu, patrzyli się na tą broszkę, a nie słuchali tego, co ja mówię. Podstawą mojego dzisiejszego stroju jest frak Mateusza Prinza. To jest ten frak, który kupiłam podczas Fashion Weeka w Łodzi, podczas wiosennej edycji tego roku. I ostatnio, kiedy kręciłam film na temat amerykańskiego wydania wrześniowego Vogue'a, bardzo wiele dostałam pytań o to, jaką mam piękną marynarkę na sobie, a ja nie miałam marynarki, tylko miałam właśnie ten frak. Do fraka dobrałam dzisiaj spódnicę z kolekcji Marty Żmudy Trzebiatowskiej dla Mojito. I to jest spódnica taka trochę właśnie w bombkowej formie, trochę napompowana powietrzem, z takiego blinkującego materiału, czyli z materiału, który jest błyszczący, który światło odbija. Niektóry właśnie wpisuje się w ten trend takiego ogólnego błysku. Również faktura tej spódnicy jest bardzo ciekawa i kolor, bo to jest taki zielono-niebieski, ciemny, taka ciemna ultramaryna, no taki nieoczywisty jest ten kolor i do tego ma ta spódnica trochę pikowaną fakturę. No i razem z tym frakiem prezentuje się świetnie. Do tego stonowane akcesoria, czyli moje buty od Melisy, to jest model Skyscraper, ja te buty kupiłam w maju tego roku i właśnie ostatnio wyjęłam je z szafy, bo mówię, kurczę, jeszcze tak naprawdę z miesiąc czasu i już potem nie będę mogła tych szpilek nosić, no więc te szpilki jako taki element ożywiający, one mają również błyszczące skrzydła w tylnej części, te skrzydła się idealnie komponują z błyskiem spódnicy i również z moją czarną kopertówką z Monki, w której mam wszystkie niezbędne rzeczy, ale ona również się, ponieważ również trochę się błyszczy i odbija światło, komponuje świetnie razem ze szpilkami i spódnicą, no i jeszcze takiego pieprzyka charakteru dodaje kapelusz z Reserved. Także ja wyglądam w ten sposób, lecę na spotkanie, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w moich następnych filmach. Pa, pa!